To żeśmy specjalnie zrobili. Po pierwsze, nie wszyscy wiedzą, kto to jest tamborek. No może z toporkiem to już jest mniejszy problem, ale ten układ tytułu ma sprawiać to, że ci, którzy przyjdą na wystawę, mogą zobaczyć bardzo dużo różnych rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że jest to gospodarstwo domowe, najbliższe nam, czyli miejskie, ale także i wiejskie, i to, co się z tym gospodarstwem działo, czyli to wyposażenie kuchni, ale także wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych. No też jest fragment związany z wyposażeniem pomieszczeń gospodarczych. Także chodziło o to, żeby ta różnorodność była w jakiś sposób zamknięta w tym tytule. No podtytuł tutaj jest jakby wyjaśniający to, co na tej wystawie jest. Ale tak jak tym, że podtytule pisze, dla nas ważną rzeczą jest to, że my pokazujemy dzisiaj dary. To są wszystko te rzeczy, które zostały nam przekazane. W tym ostatnim dziesięcioleciu działu etnografii to jest około 700 darów, które trafiły tutaj, to około 50 ofiarodawców, osób indywidualnych, ale też instytucji, które uznały, że warto do muzeum, żeby to, co mają, prawda, przekazać. Oczywiście dla nas jest to pewna kwestia wyboru, bo to nie jest wszystko, co pokazujemy na tej wystawie, ale chcieliśmy Państwu pokazać pewne przykłady przedmiotów codziennego użytku, które po pewnym czasie przestają być użyteczne. Najprostszą rzeczą jest oczywiście je wyrzucić, ale może warto by było zastanowić się, że może nie tyle nam się przydadzą, ile my będziemy mogli to innym pokazać. Czas, okres, że tak powiem, tych przedmiotów jest dosyć różny. Są przedmioty, które jeszcze niedawno były używane, no nie wiem, przykładowo suknie ślubne, prawda? Chociaż w tej chwili, z tego co wiem, już takich sukien się nie szyje, są zupełnie inne wzory i tak dalej, naczynia, przedmioty kuchenne. Więc to też był taki pomysł, żeby szczególnie w tym okresie może wakacyjnym, kiedy więcej, bo wystawa będzie do października czynna, kiedy będzie więcej osób z zewnątrz, będzie to okres przyjazdu szkół, żeby pokazać tej młodzieży także te przedmioty, które dla nich już są na pewno historią, dla niektórych zapewne jeszcze są też może dniem codziennym, ale wiele osób jeszcze trzyma je przez pamięć na mamę, rodziców, dziadków i tak dalej. Mam nadzieję, że potem jest to okazja, jeżeli muzeum coś takiego zbiera, to może do muzeum zaniosę. Czyli tak jakby powód, który zachęcał będzie do przekazania tego do zbiorów muzealnych. 8 tysięcy sztuk to są wszystko przedmioty, które wpłynęły. Mhm. W tym są przedmioty, które są zakupione, to są przekazy i dary. W 8 tysiącach dotyczy to wszystkich działów. Mhm. Czyli do różnych działów różne przedmioty trafiają, na wystawie są tylko te związane z działem etnografii, prawda, szeroko też rozumianym. Ale są to także i przedmioty związane z numizmatami na przykład, przedmioty archeologiczne, ale przedmioty związane z działem historii. Wiele rzeczy związanych nie tylko z samą Łomżą, ale i z okolicą. Podobnie ma się także w przypadku działu rzemiosła artystycznego. Może najmniej trafia do działu bursztynu, no bo to jest chyba dosyć jasna sprawa, że jeżeli ktoś ma bursztyn, to czego nie będzie przekazywał. Tuś idą raczej w kierunku zakupów, prawda? Czy też do Nowogrodu przedmioty związane z rolnictwem, czy też gospodarstwem domowym. Tego rodzaju przedmioty, no często bywa tak, że ktoś rozbiera dom, robi remont i to są rzeczy, które są do wyrzucenia. Więc my zachęcamy do tego, nawet powiedzmy tak, jeżeli nam się nie przydadzą do końca, no to mamy jakiś sygnał, że coś takiego było. My robimy dokumentację zdjęciową i tak dalej, i tak dalej. Także jedziemy, najpierw sprawdzamy, co to jest, no bo też nie mamy aż takich powierzchni magazynowych, żeby wyprowadzić wszystko. Więc dokonujemy pewnego też wyboru.